Ja myślę, że podstawowe pytanie to jest takie, komu odpowiadamy. Jeżeli będziemy odpowiadać osobie, która dopiero co zaczęła małżeństwo, nie ma żadnej zdrady, no to trzeba by odpowiedzieć nie, tak profilaktycznie, żeby nikogo nie kusiła żadna zdrada, żadne odchodzenie czy myślenie o kimś innym. Natomiast jeżeli odpowiadalibyśmy osobie, która gdzieś doświadczyła zdrady w swoim życiu, no to trzeba by powiedzieć, że jakoś się da, choć to zawsze jest trudne. Widziałem ostatnio w internecie takiego mema, który obrazował zupełnie inną sytuację, ale myślę, że on bardzo odpowiada temu pytaniu o zdradę. Wyobraźmy sobie, że mamy złożone ręce i nalewamy do niej wody i tą wodę mamy gdzieś przenieść. I jeżeli okaże się, że rozłożymy ręce, ta woda nam się rozleje, to zebranie tego wszystkiego z powrotem w ręce, tak jak to było przed, jest właściwie niemożliwe, właściwie jakby nie da się wrócić do tego punktu zero. Zdrada jest czymś, co bardzo niszczy, bardzo utrudnia i potrzeba ogromnie dużo dobrej woli do tego, żeby próbować odbudować relację, żeby próbować tą relację sklejać, żeby próbować ją na nowo prowadzić w jak najlepszym układzie, jak najbardziej właśnie się o nią troszczyć i na pewno wymaga ona ogromnie dużo dobrej woli jednej i drugiej strony, zarówno tej, która zdradziła, jak i tej, która tą zdradą została skrzywdzona.